zrobiłem napój ożywiający, którego nikt nie lubi. Jeśli chcesz sprawdzić, czy jest dobry, po czołówce oczywiście podaję przepis. Mój pierwszy przepis chyba na... A nie, już jest jeden tam na samym dole. Wstawię link do tego filmu. Nagrałem chyba 3 lata temu na sok. Chyba moje przepisy są genialne. To co, czołóweczka i lecimy. Bang! Poleci wam. Ty, czujesz jak barista albo ci, co mają te programy kulinarne. Masterchef, czy jak to się tam nazywa. Polecę wam super napój, który ja przynajmniej lubię. Co potrzebujemy do super napoju? Żabka mi za to nie płaci, bo ludzie różne rzeczy mówią, że jak pokazuję piwo Heinekena, to na pewno mi sponsoruje. Więc w Żabce, jak jesteście leniwi, oczywiście możecie mi wziąć swój lód z lodówki. Będzie taniej, bo woda i tak dalej. No ale ja dzisiaj kupiłem sobie taki kubeczek. Koleżanka właśnie mówiła, że jak ktoś idzie z takim kubeczkiem, to na środku jest drink. A tu zaskoczenie, wcale nie będzie drinku. Czyli potrzebny nam jest kubeczek. O. Z lodem. Okej. Tonik. Nie wiem, czy wszyscy lubią tonik. Ma dosyć intensywny. Wlewamy do kubeczka tonik. O, tak żeby się spieniło. Ale cała magia zacznie się dopiero teraz. Ale Jezus, jakie to jest. Ciskamy sobie tutaj do. O. Robimy sobie pójdę, co się skończyło. Woda. Ola, woda się skończyła. O. Ciskamy espresso. Chcę podpisać sobie. Chyba się nawet podwójnie wcisnę. Czary tylko w siedlisku. A pomidorne se podwójne robię? Podwójne se pomidorne. Czy długi będzie film, ale co? Trochę to przyspieszy. Postprodukcji w montażu. Czyli kubek z lodem, tonik, ja akurat lubię Schweppesa i espresso. W moim przypadku robię sobie podwójne, orzeźwiające, motywujące. Wcale nie potrzebujecie ani zrana piwa, ani setki wódki, ani marihuany, ani narkotyków. Bez sensu oczywiście. I tą oto kawę wlewamy do tego kubeczka. Rozlałem. Miało to wyglądać bardziej profesjonalnie. Zobaczcie. Chcesz Ola spróbować? Ola nie chce spróbować, bo nie lubi. O, ale orzeźwiające.